Cześć, jestem Klaudia Takanono i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Najpierw wzory strukturalne alkoholi, w których należy utlenić, aby otrzymać związki chemiczne o podanych wzorach półstrukturalnych. Ok, no to lecimy. Pierwszy atom węgla, drugi, trzeci, czwarty. To oznacza, że tu będziemy mieć butanol. A butanol, mają to być wzory strukturalne, więc trochę się narysujemy. Okay. Do tego atomu węgla wchodzą nam trzy wodory. Do tego dwa. Ok. Teraz tutaj będziemy mieć raz, dwa, trzy, cztery. Ale zwróćcie uwagę na jego strukturę. Że my to mamy, z jakiejkolwiek strony zaczniemy to oczywiście wypisywać, to zawsze będziemy mieć grupę CHO przy drugim atomie węgla. To oznacza, że będziemy mieć takie oto cudo. Rysujemy sobie C, góra, dół, dół. Tu będziemy mieć tą przyczepkę, czyli tylko do góry. C. Ok. My tu mamy wiązanie do C. I tu będziemy mieć, no i zmieści mi się to. Musimy obniżyć troszeczkę. I będziemy mieć O. H. I tutaj jeszcze jeden atom i drugi atom wodoru. C. C. No to tutaj wszędzie dookoła. Czyli mamy tak. C. Tu widzimy dwie kreski, czyli związanie podwójne. C. Wychodzi nam wodór. C. Wychodzi nam wodór. Wiązanie podwójne, C, hop, C, H, wiązanie podwójne, C, H i wracamy pojedynczym, a u góry będziemy mieć C, grupę OH, no i tutaj wodór. I wodór. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.